Dzień dobry, witam was wszystkich. To w kolejnym odcinku zagrajmy Valendor i w dzisiejszym odcinku... będziemy musieli pokombinować. Dobra, dowiedziałem się, że po prostu to zadanie faktycznie nie można wykonać na ten aktualny poziom, znaczy na aktualny postęp fabularny, w którym się znajdujemy. Bo trzeba zrobić coś innego. Znaczy trzeba iść do żony przede wszystkim tego sędziego. Ale jak tutaj wskoczyć w ogóle? To jest tak, że niby... No ale tędy się tutaj nie wskoczy, co? A tędy? Hej, trzeba tutaj pokombinować, co? Czyli na takiej zasadzie można było wejść. Myślałem, że nie będę w stanie kompletnie. Spoko, nawet mnie nie zauważa. Dobra, korzystamy z okazji, zabieramy dosłownie wszystko jako potwierdzenie właśnie tego. Regał na książki. Wyspa... Ej, nie. Wyspa Valendor, to chciałbym przeczytać w ogóle. Miasto Valendor znajduje się na wyspie o tej samej nazwie, położonej na krańcu Królestwa Pargonii. Wyspa stała się znana głównie ze względu na jej zróżnicowaną roślinność. Nawet codzienny styl życia mieszkańców jest znany daleko poza granicami Imperium. Zamożni mieszkańcy bardzo wzbogacili się na handlu nieruchomościami na wyspie. Ich bogactwo jest powszechnie znane. Poza miastem jest także farma, na której której żyznych glebach uprawia się pszenicę i rzepę, a także hoduje owce. Od pokoleń gospodarstwo należy do rodu Niebalugieniów. Po śmierci orca Gontera z ziemi należą do Sigriffa. Sigriff. Pewnie źle wymawiam, jak to jest z moim językiem i z językiem polskim. W centrum wyspy znajduje się stary fort, który został zbudowany przez przodków grafa Paradura II Valendor. Od jego rodu właśnie pochodzi nazwa wyspy i miasta. Skórzany mieszek. Pas. I tutaj mieliśmy jakiś pas ciekawy. Tutaj jest dużo rzeczy porozwalanych. Ochrona przed magią, pas magicznej ochrony. Wygląda dość ciekawie. Zebrane doświadczenie, tak? Wartość 5000 punktów doświadczenia. Jeszcze ten. Czy ktoś tutaj jest? Nie. Myślę, że nie będziesz widziała, jak tą skrzyneczkę otwieram, co? Ale widzę, że łapy precz. Dobra. Was suchst du denn hier? Ich wollte gerade wieder gehen. Ah ja, du glaubst, dass ich dich nun einfach so gehen lasse? Wenn du nicht willst, dass ich die Wachen rufe, musst du mir einen Gefallen tun. Was für einen Gefallen? Oh, das wirst du schon sehen. Aber keine Sorge, ich bin sicher, es wird dir gefallen. Aha, no to zobaczymy, co ona tutaj ma na myśli. Dobra, weźmiemy tą skrzyneczkę. Idziemy tutaj. Jej! Więc to o to chodziło. Czemu tutaj jest bezimienny? Zamykam oczy, nie mogę. Mam nadzieję, że jakoś mnie tutaj na tej kamerce mimo wszystko widać, wiecie? Akurat nie chcę jej ruszać, bo może mi po prostu tutaj spaść. Będę musiał sobie jakoś zorganizować jakąś małą lampkę, ale nie ma tutaj kompletnie miejsca. Mam nadzieję, że mimo wszystko monitor moją twarz tutaj oświetla nawet. Okej. Okay. Ich hoffe, dir ist klar, dass das unser kleines Geheimnis bleibt. Machst du sowas öfter? Mein Ehemann ist ein sturer Bock. In unserer Beziehung ist seit Jahren die Luft raus. Da brauche ich sowas hin und wieder einfach. Aber mach dir keine Sorgen. Zu deinem Nachteil soll diese Geschichte nicht gewesen sein. Sofern du sie für dich behältst.
Okej. Więc to tak mniej więcej wyglądało. Ta tutaj sprawa. Skacz! No i zaskoczyliśmy. Zrobiła się taka późniejsza godzina. No to nie ma co tutaj nad to kombinować. Nie wiem, czy jakiś tam dowód nie musiałem zabrać ze sobą. Ale to się zobaczy, ale to się zobaczy. Książki to tamten sędzia miał dość ciekawe. To trzeba przyznać, naprawdę trzeba przyznać. Dobra, ale mam nadzieję, że sam akt, że tego dokonałem, sprawi, że ten koleś mi zaufa i ze mną porozmawia. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo oni tutaj siedzą na zewnątrz, a ty jesteś pewny w środku, nie? No właśnie. Robimy zapis. Ich kann. Na da. Ich habe mit der Frau vom Richter geschlafen. Du hast. Was? Junge, du hast echt Eier. Das habe ich doch eigentlich nur aus Spaß gesagt. Der Letzte, der das gewagt hat, wurde in Flagranti von ihm dabei erwischt. Der Richter war außer sich vor Wut und hat den Typen fesseln und den Wölfen zum Fraß vorwerfen lassen. Das reicht mir, Mann. Du hast mein vollstes Vertrauen. Jetzt erzähl mir aber, was du weißt. Gut. Hör mir zu. Calrissian war viele Jahre der Bürgermeister der Stadt. Ich kenne ihn bereits seit unserer Kindheit und habe ihn stets nach Kräften unterstützt. Eines Tages kam die Stadtwache zu ihm und sperrte ihn in seinem Haus ein. Ich vermute, all das hängt mit der Sinneswandlung des Grafen zusammen. Da ich durch meine Beziehung zu Calrissian ein angesehener Bürger war, durfte ich die Festung des Grafen jederzeit betreten und auch bei ihm persönlich vorsprechen. Irgendwann war dann plötzlich dieser Magier da. Ihn habe ich vorher noch nie gesehen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, er ist schuld an dem finsteren Schatten auf des Grafen Antlitz. Ich glaube, dass er deshalb auch dafür verantwortlich ist, dass man Calrissian unter Hausarrest gestellt und den bisherigen Berater des Fürsten Alrich ins Verlies hat werfen lassen. Seitdem hat Richter Konstantin das Sagen in der Stadt. Er ist ein dummer, machtbesessener Bastard. Er war schon immer ein Arschkriecher ohne Gewissen. Aber ich hätte nie gedacht, dass er jemals ein Werkzeug des Bösen wird. Ihn scheint es nicht zu stören, seine Seele an Belia verkauft zu haben. Bis auf ihn und die Magier hat hier jeder, der mal was zu sagen hatte, an Macht eingebüßt. Warum sollte er Calrissian einsperren und dem Richter die Kontrolle über die Stadt übertragen? Wenn ich das wüsste. Vielleicht fürchtet der Graf die Macht der Magier und braucht den Richter als Machtinstrument in der Stadt. Im Gegensatz zum Richter hat Calrissian dem Grafen nie die Füße geküsst. Vielleicht ist das der Grund, warum er nicht versucht hat, Calrissian für seine dunklen Machenschaften zu gewinnen. Warum er allerdings nur unter Hausarrest gestellt wurde. Ich schätze, er hat einfach noch zu viele Sympathisanten in der Stadt und ein Mord würde einige Unruhen nach sich ziehen. Ich würde ihm wirklich gerne helfen, aber ich kann nicht. Kann nicht. Ach, Calrissian. Alter Freund. Wie können wir Calrissian helfen? Ich habe lange darüber nachgedacht. Die Tür zu ihm ist verschlossen und ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich vermute jedoch, dass er im Haus des Richters oder in der Asservatenkammer deponiert wurde. Sieh dich doch mal dort um. Aber lass dich nicht erwischen. Mhm. Czyli będę musiał się rozejrzeć w schowku albo w domu sędziego, tak? Śpi do rana. Czy tutaj jest coś ciekawego? Nie mam tutaj za bardzo nic. A tutaj zadania, brak wstępu. Gra w Valendoru. Przypuszczę, że klucz od mieszkania Calrissian jest ukrywany w domu sędziego albo w jakimś schowku. Zobaczymy, czy coś znajdę. Poza tym Marius na pewno... Marius może mi pomóc. Czyli niejakiś Marius może mi pomóc. Dobra, no to będziemy na tym bazowali. Będziemy tutaj zdobywali jakieś informacje właśnie na ten temat.
bo nie wydaje mi się, żeby tutaj miały być jakieś inne zadania w tym rozdziale, bo chyba wszystko wykonałem, jedno zadanie popsułem nawet, tak trochę nieświadomie, ale ogólnie jest dobrze. To jest Wilhelm, Aldebert, to jest niejaki Knut, okej, to nieważne. Brak wstępu. Knut przypuszcza, że do klucza mieszkania jest ukryty w domu Seciego albo w jakimś schowku. Zobaczymy, czy coś. Poza tym Marius na pewno może mi pomóc. Marius. Nie jaki Marius, ale kto to jest Marius? Chciałbym się dowiedzieć, kto to jest Marius. Gdzie go mogę znaleźć? Da bist du ja, du mieser Hund. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich von meiner Frau fernhalten. Jetzt kannst du was erleben. Aha. No to pożałowałem strasznie. Strasznie tego pożałowałem, no. Żasz drośnik. Rynek główny. Morius, jak chcę znaleźć niejakiego Moriusa, a nie tutaj się męczyć. To jesteś Pablo, Jeremiasz, Markus, nie Morius. Tutaj nikogo nie ma. Schwein, ich mache mir doch bloß Sorgen, dass meine Frau mich verlassen könnte. Ich habe gehört, wie es Bruno mit Elisa ergangen ist und nun befürchte ich, mich könnte das gleiche Schicksal ereilen. Jetzt hör mir mal zu, ich will nichts von deiner Frau, das bildest du dir bloß ein. Du sollst aufhören, so eifersüchtig zu sein. Damit machst du mehr kaputt, als es dir vielleicht bewusst ist. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich wirklich aufhören, in jedem zweiten Mann einen Konkurrenten zu sehen. Nimm es mir bitte nicht übel, ich konnte einfach nicht anders. Sag mir das. Aha. Więc motowary te zniknęły, czyli ten. Dobra. A teraz idziemy tutaj do niej. Aha, czyli ona też mi nic nie powie na temat tej całej sytuacji. Może już zapomniałem, jak się ten koleś by nazywać. Marius może mi pomóc. Marius, niejaki Marius. Merten, Galaden, Marius. Jakbyś Mariusa. Dobra, książki, menzurka. Tutaj nie ma nic. Ty jesteś sierżant po prostu. Ty jesteś najzwyklejszym sierżantem. Tutaj nie przejdziemy nic a nic. Harry, Mira, Pop, Marius. Ich suche den Schlüssel zu Calrissians Wohnung. So? Ich vermute, er liegt irgendwo im Haus des Richters oder in der Asservatenkammer. Sieh dich doch erstmal im Haus um. Wenn du dort nicht fündig wirst, geh zur Asservatenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne, rechts neben dem Haus. Sag der Wache am Eingang, dass ich dich schicke und es Zeit ist, dass er seine Schuld bei mir begleicht. Doch sei vorsichtig, er ist nicht die einzige Wache dort. Wenn man dich erwischt, wird man dich sofort töten. No to mam takie przeczucie, że jednak będzie w tej przechowywalni dowodów ten klucz. Ale no cóż. Nie zaszkodzi nam jeszcze się przejść tutaj po całej tej... Tu? O właśnie. Pięknie. Aż dziwnie, że ten strażnik niczego nie zauważył podejrzanego. Dobra, nieważne. Chodźmy sobie tędy. Bo ona raczej będzie się czepiać, że tutaj wezmę. Mleko, złoty pierścień. Mam w ogóle jakiś sen. No niby jakiś zwój snu mam, tak? Dobra, i teraz spróbujmy. Czyli lewo, prawo, lewo. O, żeż mordę, czyli za każdym razem będę musiał się tak bawić. Lewo, prawo. Nie żadne światło. A, tu mam pod szóstką.
Nie, nie, no, fotelu to uśpić nie chcę, wiesz? Czyli raz. Przepraszam, ale nie ma po prostu jak zatrzymać nagrywania, bo potem jak będę to łączył, to będą wielkie piksele, a nie chcę, żeby takie piksele wystąpiły, nie? Czyli w prawo, w lewo. Raz. Aj Boże, straciłem rachubę. Czy ja mam tutaj jakikolwiek długopis? Bo zeszyt mam, tutaj mam. Bo to było... 2, 1... Nieważne, dobra, będę sobie zapisywał. Będę robił jak Robin, ten cwaniaczek jeden na YouTubie. Też właśnie chyba brał kartkę, jak nagrywam Roczne Tajemnice i... Czyli... 1-1, czyli raz, 2, 1-1, 1-1, 1-2, 1-1. Nie, to będzie jeszcze jeden. Coś chyba źle zapisałem. A to chyba za każdy raz będę ją musiał usypiać, bo jak ją usypia, potem wczytam, to... Prawo, lewo. Czyli raz, dwa. Czyli 1-1. Zobaczę. Nienawidzę otwierania żamków w tejże grze. Chociaż w niektórych grach są jeszcze bardziej upierdliwe tak naprawdę. To jest jeden taki naprawdę najbardziej podstawowych mechanizmów, które można znaleźć. Raz, dwa, raz. Czyli to będzie tak. Czyli raz, dwa. Oj Boże, jaki to jest długi zamek. Masakra, ludziska, masakra. Dobra, idź spać. Nie wtrącaj się. Czyli raz, dwa. Złoto, księga egzekucyjna sędziego. Ona dalej tutaj śpi. Czyli raz, dwa. Trzeba wczytać. 1-1. To jakoś tak było. A, bo ja chyba tego nie otworzyłem, nie? Nie czepię się w ogóle, że ja to otwieram. Łapy precz. Dobra, mogę mieć nadzieję, że tylko to potrzebowałem tak na dobrą sprawę. A, dobra, to książka sędziego. Wilhelm, zobowiązanie podatkowe względem sądu egzekucyjnego. Alik, zrada stanu, wyegzekwowanie, pozbawienie wolności i przymusową pracę na rzecz społeczeństwa. Lomir, kradzież, wyegzekwowanie, pozbawienie wolności i przymusową pracę. Ory, napaść, pozbawiony wolności i przymusową pracę. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Dobra, spoko. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.